Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Sławek Jaskółkę. Chciałbym Wam przedstawić kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę, przygotowując się do egzaminów wstępnych. Po pierwsze, dobór repertuaru. Wybierzcie takie utwory, oczywiście spośród standardów jazzowych, w których czujecie się najlepiej. Pamiętajcie o różnej stylistyce, takie są wymagania komisji. Jako utwór dowolny mile widziana jest kompozycja własna. Po drugie, uwaga, to jest bardzo ważne, zadbajcie o formę prezentowanych utworów. To znaczy, forma powinna być zwarta i przemyślana. Intro, temat, bezbłędnie. 2, 3, 4 chorusy improwizacji, temat, jakaś koda, zakończenie. Po trzecie, kształt improwizacji. Pokażcie komisji, co potraficie. Pamiętajcie, by improwizację opierać na zmieniającej się harmonii standardu jazzowego. Nie grać w kółko jednej skali, ani akordu. Harmonię realizujemy w sposób czytelny i przejrzysty. Improwizacja, bardzo ważny element utworu jazzowego. Pamiętajcie, by nieco różnicować poszczególne chorusy improwizacji. Po czwarte, bądźcie twórczy i kreatywni. Mile widziane są reharmonizacje, własne opracowania, aranżacje. To wszystko pokazuje Wasz warsztat muzyczny. To tyle w skrócie. Trzymamy za Was kciuki, powodzenia i pamiętajcie, grajcie z serca.